I... Poproszono mnie, bym mówił o tym, od czego zacząłem. Jezu, uzdrów nas. No, won't always speak of healers, won't speak of Jesus, hear me. I chcę mówić, Jezu, nie uzdrów nas, tylko uzdrów mnie. Because God tells us, bo Bóg mówi nam, that we shall love him, że będziemy go kochać with our whole heart, całym naszym sercem, with our whole mind, całym naszym umysłem strength, i z całej naszej mocy and i love the neighbor, będziemy kochać naszego bliźniego we love ourselves, tak jak kochamy siebie samych. Dear sister, dear brother, droga siostro, drogi bracie, and when I ask this question, I'm asking myself the same question. Kiedy zadaję to pytanie, zadaję je również sobie samemu. Do you love yourself? Czy kochasz siebie? Look around. Look at the very beginning of your life. Rozejrzyj się, zastanów się nad swoim życiem, nad jego początkiem. Do you love yourself? Czy kochasz siebie? Do you think you are handsome? Czy uważasz się za pięknego, za przystojnego? Are you beautiful? Czy jesteś piękna? Do you have tobacco in your pocket? Czy, a cigarette? Czy masz tytoń w swojej kieszeni, papierosy? If you have it, what is written there? Jeśli masz, to co na nich jest napisane? If you have a cigarette, a packet of cigarette, get it out and read there. Jeśli masz paczkę papierosów, wyjmij ją teraz i przeczytaj, co tam jest napisane. What is written there? Co jest napisane? Pani? Is there a word written there, palenie zabija? Czy tak jest napisane, palenie so zabija? So if you're in palenie zabija and you love yourself, you cannot carry zabija with you. Więc jeśli kochasz samego siebie, nie możesz przy sobie nosić czegoś, co zabija ciebie. How many whiskies did you drink last week? Ile alkoholu wypiłeś w ubiegłym tygodniu? Because every time we are drunk, we are half mad. Bo za każdym razem, kiedy jesteśmy pijani, jesteśmy na wpół szaleni, a może całkowicie szaleni. Did anyone ever tell you that you are drunk? Czy ktoś ci kiedyś powiedział, jesteś pijany? It's another way of telling you, yesterday you were mad. To inaczej, jakby ktoś ci powiedział, jesteś szalony. So want us the Lord to forgive us for the many times we have allowed to be mad by drinking alcohol. A więc chcemy, żeby Pan wybaczył nam teraz te wszystkie sytuacje, kiedy byliśmy szaleni pod wpływem alkoholu. Every time we took cigarette. Za każdym razem, kiedy braliśmy papierosa. Every time we went into sexual immorality. Za każdym razem, kiedy oddawaliśmy się niemoralności seksualnej, niemoralnemu związku, bez pozwolenia od Boga. This year is a year of faith. Ten rok jest rokiem wiary. And Pope Benedict has called it the door to faith. A papież Benedykt nazwał go drzwiami do wiary. Which means a return to what God says. A więc jest to powrót do tego, co mówi Bóg. And when we hear what God says, a kiedy słuchamy tego, co mówi Bóg, we have to do what he says. Musimy robić to, co on mówi. When we don't do what he says, kiedy nie robimy tego, co on mówi, we break ourselves. God does not break us, we break ourselves. To łamiemy samych siebie. Bóg nas nie łamie, to my łamiemy siebie. But God so much, the Bible tells us God so much loved you and me. Ale Biblia mówi, że Bóg tak bardzo umiłował ciebie i mnie. And he sent his only begotten son. Że posłał swojego jednorodzonego syna.
to suffer and to die for me and you. Aby cierpiał i umarł za ciebie i za mnie. That means to heal our relationship with him. A więc abyśmy mogli odbudować naszą relację z nim. The one who is a relational God, Father, Son and the Holy Spirit. Z Bogiem, który jest Bogiem relacji, z Synem, Ojcem i Duchem Świętym. To come and heal our relationships with one another. Aby to On uzdrowił nasze relacje wzajemne. But not only that, ale nie tylko to. Saint Paul speaks also of a healing, bo Święty Paweł mówi również o uzdrowieniu of the person himself. Samej osoby. Let's read. Przeczytajmy Thessalonians. List do Tesaloniczan. Chapter 5, verse 28. Thessalonians, I think. Okay, one. Chapter 5. List do Thessaloniczan, rozdział 5, werset 20. May the Lord, chapter, verse 23, Thessalonians. You have your Bible? Macie Biblię? If you don't have a Bible, you need to be healed from lack of reading the Bible. Jeśli nie macie tutaj Biblii, to musicie być uzdrowieni z nieczytania Biblii. Lord, heal me from lack of reading your word every day. Panie, uzdrów mnie z tego, że nie czytam Twojego słowa codziennie. Hello. Hello. You have your Bible. Czy macie swoje Biblię? Because the Bible is the word of God. Bo Biblia jest Słowem Bożym. And when we read the word of God, a kiedy czytamy Słowo Boże and hear it with our heart, i słuchamy Go swoim sercem, we grow in faith in God. Wzrastamy w wierze w Boga. And people who have got faith in God, a ludzie mający wiarę w Boga, they are not ashamed of Jesus Christ. Nie wstydzą się Jezusa Chrystusa. And they will see the glory of God. I będą oglądać chwałę Boga. So, a więc we ask the Lord to forgive us for not coming with our Bible today. Prosimy teraz Pana, aby nam wybaczył, że nie przynieśliśmy tutaj swojej Biblii. And even if you have not brought your Bible today, jeśli nawet jej nie przyniosłeś dzisiaj, God loves you unconditionally. Bóg kocha cię bezwarunkowo. Because he does not love us of what we do, but we are all his sons and daughters. Bo On nie kocha nas ze względu na to, co robimy, ale dlatego, że jesteśmy Jego synami i córkami. So, let's hear the word of God. God is speaking to us. A więc posłuchajmy Słowa Bożego. May the Lord, the God of peace, sam Bóg pokoju, make you holy, niech was całkowicie uświęca, and bring you to perfection, aby nienaruszony duch wasz, may you be completely blameless, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się in spirit, na przyjście Pana, soul, naszego and body, Jezusa Chrystusa, till the coming of Christ Jesus, our Lord, na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. And then he with verse 24, a w wersecie 24 napisane jest: wierny jest ten, is faithful, który was wzywa. On też tego dokona. Wow! 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 Awesome! Wspaniałe! Wspaniałe! Halo? Halo? Let's read this again, dear sister, dear brother. Przeczytajmy to jeszcze raz. This is the prayer. To jest modlitwa. By Saint Paul. Którą modli się Święty Paweł. And it's a prayer given to us. Jest to modlitwa, która została nam dana. And I ask you to tell the person next to you. I proszę Cię, żebyś teraz powiedział osobie obok Ciebie. You just touch his head, or her head. Dotknij głowy osoby, która siedzi obok Ciebie. And speak the word that is given to us, the prayer that is given to us by God himself in the Bible. Wypowiedz tą modlitwę, którą sam Bóg daje nam w Biblii. May the God of peace make you holy. Sam Bóg pokoju niech cię całkowicie uświęca. Say that prayer with faith. May the God of peace. Powiedz tą modlitwę w wierze. Sam Bóg pokoju make you holy. Niech was całkowicie and uświęca.
aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało, bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was wzywa. On też tego dokonał. I On tego dokonał. Amen. Amen. How do you feel? Man? Jak się czujecie? Very good. How do you feel? How are you? Jak się macie? You see, faith tells us now. Wiara the Lord jest teraz. Has done it. Wiara nam mówi, że Pan tego dokonał. The Bible tells us He will do it. Biblia mówi, że On to uczyni. What He has done. To co On uczynił. Now, teraz. We believe it. My w to wierzymy, nawet jeśli tego jeszcze nie dostrzegliśmy. Amen. Amen. Let's clap for the Lord. Zaklaskajmy dla Pana. So what does the Lord tell us completely healed? A więc co Pan nam mówi o dokładnym uzdrowieniu? Blameless. Że jesteśmy całkowicie uzdrowieni i całkowicie bez skazy. Our spirit, że nasz duch is healed, our heart. Nasz duch, nasze serce jest uzdrowione. Our spiritual self. Nasza osoba duchowa. And that's why there is the cross. I dlatego jest krzyż. There's no cross here. Where is it? Sorry. Nie ma tu krzyża. O, jest. Look at that. Popatrzcie na to. That's where you and I are healed. Tutaj ty i ja jesteśmy uzdrowieni. That's where God said, I will be satisfied. Tu właśnie Bóg powiedział, ja będę zaspokojony. To restore you. I będę mógł cię odbudować. From your sinfulness. Od twojej grzeszności. By giving myself to you. Oddając ci siebie samego. By lowering myself. Przez to, że zniżę się. Becoming man. I stanę się człowiekiem. And staying with you. I będę z tobą przebywał. And suffering and dying for you. I in będę Jesus Christ. Cierpiał i umrę za ciebie w Jezusie Chrystusie. That you may have an abundance of life. Abyś miał życie obfite. So if we want to see God's love for us. A więc jeśli chcesz zobaczyć Bożą miłość dla nas, an outpouring of God's love for us, wylanie się Bożej miłości dla nas, let's look at the cross. Spójrz na krzyż. God so much loves you and me. Bóg tak mnie i ciebie umiłował. And let nobody put you down. I niech nikt nigdy cię nie umniejsza. Let nobody call you stupid. Nikt nie może nazywać cię głupim. These ungodly statements must stop. Te nieboże stwierdzenia muszą zniknąć. Someone come and tells you are stupid. Bo jeśli ktoś przychodzi i mówi ci, jesteś głupi. Someone tells you you will never make it. A może ktoś ci mówi, nigdy ci się nie uda. That's not from God. To nie jest od Boga. That's ungodly statement. To są słowa nie od Boga. I might say, można powiedzieć, that I have observed all God's commandments, że przestrzegam Bożych przykazań, that I am a believer, że jestem wierzący, but I'm still giving ungodly statements to people, to my children, to my son, to my daughter. Mówię o sobie, że jestem wierzący, a wygłaszam różne bezbożne słowa w stosunku do moich córek, synów, mojej rodziny, to my wife, do żony, to my husband, do męża, to the people I rule, do ludzi, nad którymi mam władzę. Now we want to believe in God. Teraz chcemy wierzyć w Boga. What does God say? A co Bóg mówi? Amen. To, what is God mówi, saying to you now? Co Bóg mówi do ciebie teraz? Even when you want to, do you know that the doctor has written
on your paper, kiedy lekarz napisał w twoich papierach, this sickness I prescribe it, it is incurable. Jeśli lekarz napisał, że twoja choroba jest nieuleczalna, he has prescribed it. On tak stwierdził, taki taką diagnozę dał. Doctor Jesus is saying, ale doktor Jezus mówi, no, it is curable. Tą chorobę da się uzdrowić. I have taken your suffering already. Ja już zabrałem twoje cierpienie. And what you are suffering from, i to, na co cierpisz, will never go to heaven. Nigdy nie pójdzie z tobą do nieba. I have already conquered it. This sickness can never go to heaven. Ja tą chorobę już przezwyciężyłem. Ta choroba nigdy nie pójdzie do nieba. Amen. No sicknesses in heaven. Jesus has already overcome these sicknesses and he has taken them to himself. W niebie nie ma żadnej choroby. Jezus już ją przezwyciężył i on poniósł wszelką chorobę na sobie. And Saint Paul tells us, a święty Paweł mówi nam, even the sicknesses that are not cured, nawet te choroby, które są nieuleczalne, they are only a continuation of the sufferings of Jesus Christ that he did not finish. Są kontynuacją cierpienia Jezusa Chrystusa, które się nie zakończyło. So it's a paradox. A więc jest to paradoks. But should we remain in sickness so that we remain taking up the sufferings of Jesus Christ? Jeśli pozostajemy w cierpieniu, przyjmujemy cierpienia Jezusa Chrystusa. No, our work is to say, my mamy powiedzieć, hear me, Lord. That's what the Lord told us. He said, declare the kingdom of God. My, kiedy przyjmujemy cierpienie, mamy powiedzieć, deklarujemy, ogłaszamy Królestwo Boże. By praying for healing. I modlić się o uzdrowienie. Casting out the devil. Wyrzucenie diabła. Laying hands on people to be healed. Nakładać ręce na ludzi, by doznawali uzdrowienia. When you go in the home of someone, kiedy idziesz do czyjegoś domu, take peace there. Weź tam spokój Boży. And if you find someone sick, i jeśli ktoś tam będzie chory, pray for his healing. Módl się o jego uzdrowienie. Or her healing. Albo o jej uzdrowienie. So that's what God tells us to do. I to Bóg mówi nam, że mamy robić. And today, a dzisiaj we have said to our God, powiedzieliśmy naszemu Bogu, we have said to Jesus Christ, powiedzieliśmy Jezusowi Chrystusowi, hear us, Lord. Uzdrów nas, Panie. Let's do it again. Jeszcze, Lord Jesus, jeszcze raz to zróbmy. Panie Jezu, Son of the living God, Synu Boga żywego, Son of David, Synu Dawida, hear me, uzdrów mnie. Yeah, cry to Jesus Christ, tell him personally for your own healing. Woj teraz do Jezusa Chrystusa, proś o swoje uzdrowienie. Panie Jezu, Panie Jezu, Son of the living God, Synu Boga żywego, Son of David, Synu Dawida, hear me, uzdrów mnie. The Lord said, the Bible tells us that the blind man, and you and I have been blinded by many things. Biblia mówi, że człowiek niewidomy, a my zostaliśmy zaślepieni wieloma rzeczami. The apostles wanted to stop him. Apostołowie chcieli, kiedy Jezus chciał uzdrowić, apostołowie chcieli go powstrzymać. But he continued to cry to Jesus. Ale ten człowiek niewidomy dalej wołał do Jezusa. Son of David, Son of the living God, Synu Jesus, Dawida, Synu Boga żywego, uzdrów mnie. So cry to Jesus Christ now. A więc wołaj do Jezusa Chrystusa teraz. Cry for your healing, for your transformation. Wołaj o swoje uzdrowienie, o swoją przemianę. For deliverance from satanic powers. O uwolnienie od mocy szatańskich. Lord Jesus. Panie Jezu. Go in faith. Idź do Niego teraz w modlitwie. Lord, wołaj, Jesus. Panie Jezu. Yes, Lord. Tak, Panie. Yeah, you continue praying. Módlcie się, cały czas się módlcie. Continue. Módlcie się, trwajcie na modlitwie.
Lord Jesus, Panie Jezu, Synu Boga, Synu Boga żywego, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ja was nie słyszę. Continue by yourself. Módl się swoją indywidualną modlitwą. As you pray, I'm going to lead in the prayer. Don't listen to what I'm saying. You just continue talking to your Jesus. A kiedy ja będę teraz prowadził modlitwę, nie słuchajcie tego. Pozostańcie na modlitwie ze swoim Jezusem. Only that prayer, Lord Jesus, Son of David. Cały czas powtarzajcie. Have mercy on me. Bo Jezu, Synu Boga żywego, ulituj się nade mną. Wołajcie do Niego. Go ahead. Wołajcie do Niego. Jezu, Synu Boga żywego, ulituj się nade mną. We are not hearing you cry to Jesus. Nie słyszymy, jak wołać do Jezusa. Louder. Głośniej. So that your entire being loses itself in Jesus. Aby cała wasza osoba skupiła się na Jezusie. Don't be shy. Nie wstydźcie się. We have no shyness. Wierzę, nie ma wstydu. Yes, Father God, we trust in your mighty power. We trust in your love. Miłości, we trust in your miłości, we trust in your healing power. You will restore us. Moc, and you have already restored us. Ty nas już in Jesus Christ. Jezusie, by Chrystusie, saying that it is over, it's finished. Wykonało się, że stało się, wierzymy, wierzymy, że ta choroba, że ten ból w nas, to już odszedł. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że wypełniasz nasze umysły, za to, że nam wybaczasz. Panie, za to, że Ty weszłeś w Szeol i że Panie uzdrawiasz wszystkie choroby i zabierasz wszystkie męki naszych serc. Wszystko to, co zabija wiarę. Jesteś Panem Jezu. Ty żyjesz na wieki wieków. Niech teraz lud Boży powie Amen. And we clap for the Lord. I zaklaszmy Panu. Dzisiaj jest wspaniały dzień dla Ciebie i dla mnie. Powiedz to samo osobie, która siedzi obok Ciebie. Dzisiaj jest wspaniały dzień. Dzisiaj jest wspaniały dzień. Dla Ciebie i dla mnie. Amen. Słowo Boże mówi. Słowo Boże mówi. Great peace. Wielki pokój. So the word of God says. Słowo Boże mówi. Great peace. Wielki pokój. Have they? Mają ci. Who love God's law? Którzy kochają prawo Boże. And nothing can make them stumble. I oni się nie potkną. How about that? Co na to powiecie? Great peace. Wielki pokój. Mają ci, którzy miłują Boże prawo. And nothing i nic can make them stumble. Nie sprawi, że się potkną. Amen. Amen. The fire of God's love is in you and me. Ogień Bożej miłości jest w tobie i we mnie. Amen. 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 And great things are happening to you and me now. I wielkie rzeczy dzieją się w tobie i we mnie teraz. We want to look at our lives. Przyjrzyjmy się swojemu życiu. We want to look at the deception we've been having in our lives. Przyjrzyjmy się temu zwodzeniu, które miało miejsce w Not naszym życiu. Not being in touch with our lives. Temu, że nie byliśmy całkowicie w kontakcie. Let's go back to our families. Wróćmy do naszych rodzin. Who are you in your family? Kim jesteś w swojej rodzinie? Who is your father? Kto jest twoim ojcem? Look at your father. Spójrz teraz na swojego From the ojca. Time you were young girl, young boy. Od momentu, kiedy byłeś młodym chłopcem, młodą dziewczyną. How did your father, your mother treat you? Jak twój ojciec i twoja matka traktowali ciebie?
You see your father quarreling with your mother? Czy widzisz, jak twój ojciec kłóci się z twoją mamą? How do you feel there? Jak się wtedy czułeś? Are you angry? Czy jesteś zły? The Lord wants to heal that anger. Pan chce uzdrowić tą złość. Forgive your father. Przebacz swojemu ojcu. Forgive your mother. Przebacz swojej mamie. Because when they were quarreling with one another, bo kiedy oni kłócili się ze sobą, you are separated from them. Ty czułeś się od nich oddzielony. You got angry. I ty też byłeś zły. You are afraid. Bałeś się. So you want to say, Lord, heal me from that anger and separation. A więc chcesz powiedzieć, Panie, uzdrów mnie od tej złości i od tego oddzielenia. And then they went to bed. A potem szli spać. They had no time to bid you goodbye. I nie przyszli powiedzieć ci dobranoc. They were bathed in that anger. Bo dalej trwali w złości. You went into your room. Poszedłeś do swojego pokoju. Remember when you were in your room alone. Pamiętasz, jak byłeś sam w swoim pokoju? There is fear. Był lęk. Darkness. Ciemność. You don't know what is happening to your mom and dad. Nie wiedziałeś, co się dzieje z twoją mamą i z tatą. Fear has come into your room. Do twojego pokoju zakradł się lęk. You need, Jesus is there. Potrzebujesz tam Jezusa, On tam jest. By that time you are not aware, but let Jesus be there and hear what you experienced that time. Wtedy nie byłeś tego świadomy, ale teraz zobacz Go w tym miejscu i doznaj uzdrowienia Jego obecności. You can close your eyes. Możesz zamknąć oczy. Bring light in that darkness that you had in your room. Zamknij oczy i Pan przyniesie światło do ciemności tego pokoju, w którym byłeś jako dziecko. The bad, the strong images coming to you. Różne złe postaci przychodziły do ciebie. Maybe you are in that room after dad and mom wanted to beat you. A może w tym pokoju jesteś po tym, jak ojciec i matka chcieli cię zbić. Some have promised they will not give you toys because of what you have done. Może powiedzieli, że nie dostaniesz zabawek, bo coś złego zrobiłeś. You wonder whether dad and mom are going to love you again. I zastanawiasz się w tym pokoju, czy mama i tato będą cię jeszcze kochać. Jesus is there in your room. Jezus tam jest w twoim pokoju. Touching your rejection. Dotyka twojego odrzucenia. Remember the moments when you were rejected by your dad and mom. Przypomnij sobie te chwile, kiedy byłeś odrzucony przez tatę i mamę. Even that coincidence of a bear is not, it's as if the Lord is coming into your room. It's true. I to, co teraz słyszymy z wieży kościoła, to jest potwierdzenie tego, że to jest prawda, że Jezus przychodzi do tego pokoju, w którym jesteś, jako dziecko. Mother Mary, the mother of Jesus, coming to you. Matka Maryja, Matka Jezusa, przychodzi do ciebie. Where there is Jesus, there is Mary. Bo tam, gdzie jest Jezus, jest i Maryja. The mother of Jesus, our mother. Matka Jezusa, nasza matka. Receive the healing. Przyjmij uzdrowienie. Receive the touch of God's love for you. Przyjmij dotknięcie Bożej miłości. The time when father and mother got separated by divorce. Czas, kiedy nastąpił rozwód twoich rodziców, kiedy się rozeszli. You felt so bad. Bardzo źle się czułeś wtedy. Jesus is coming in that sadness right now. Jezus wchodzi teraz w ten smutek. Mary, the mother of Jesus, your mother is there now embracing you. Maryja, matka Jezusa, jest tam teraz z tobą i bierze cię w ramiona.
And Mother Mary is saying, open your heart. I Maria Matka mówi, otwórz swoje serce. Listen to what Jesus is telling you. Słuchaj tego, co mówi ci Jezus. What does Jesus tell the woman who was empty? Co, the Samaritan woman. Co mówi Jezus tej kobiecie, która miała pustkę w sobie, Samarytance? So this is your situation and mine. To jest sytuacja twoja i moja. Jesus is seated next to you now. Jezus siedzi teraz obok ciebie. Talk to him. Rozmawiaj z nim. What is your family situation? Jaka jest sytuacja w twojej rodzinie? What is your own personal situation? Jaka jest twoja osobista sytuacja? What are your sins? Jakie są twoje grzechy? What stage are you in? Na jakim jesteś etapie? Is Jesus far away from you or you see him near? Czy Jezus jest daleko, czy widzisz, że jest blisko ciebie? Is anger preventing you from seeing Jesus there? Czy złość powstrzymuje cię od oglądania Jezusa? Talk to Jesus. Rozmawiaj z Jezusem. Jesus is saying, I have come. Jezus mówi, jestem. I want you to tell me about your life. Chcę, żebyś mi powiedział o swoim życiu. About your father. O swoim ojcu. About your mother. O swojej matce. About how your grandparents treated your mother and your father. O tym, jak twoi dziadkowie traktowali twoją mamę i twojego tatę. About your studies and your work. O twoich studiach i twojej pracy. Sicknesses. Chorobach. And Jesus is saying, Jezus mówi, I have come. Przyszedłem. If you knew who has come and who has come and who is next to you now and who is talking to you now, i teraz on mówi do ciebie, you would ask me. I you would ask me. Poprosiłbyś mnie. To fill you. Poprosiłbyś mnie, bym cię wypełnił. With a life that is like rivers of water. Życiem, które jest jak wody życia. That is the word of God from John chapter. To jest słowo Boże four. Z Ewangelii Jana, rozdział 4. You are there. Jesus is there with you. Jesteś tam, Jezus jest z tobą. There is this conversation. To jest ta konwersacja. You're talking about your life. Jesus healed me. Ty mówisz o swoim życiu. Jezu, uzdrów mnie. And he's saying, what do you want me to heal from you? I Jezus pyta, co chcesz, żebym uczynił? And you are angry with him? A ty jesteś zły? Why did you let cancer come to me? Dlaczego pozwoliłeś, żeby dotknął mnie rak? Why did you let my children suffer? Dlaczego pozwoliłeś, by moje dzieci cierpiały? Why did you let my wife, my husband separate from me? Dlaczego dopuściłeś, żeby opuściła mnie żona albo mąż? Why did you let my parents die? Dlaczego pozwoliłeś, by umarli moi rodzice? Why did you let my children die in an accident? Dlaczego dopuściłeś, by moje dzieci zginęły w wypadku? And Jesus is saying, I have come. A Jezus mówi, jestem. Today. Dzisiaj. That you may receive an abundance of life. Abyś mógł przyjąć obfite życie. Confess. Wyznaj. Your sins. Swoje grzechy.
And he's asking you, who is ruling in your life? I on pyta ciebie, kto rządzi w twoim życiu? Who is that man in your life? Kto jest tą osobą w twoim życiu? Who is that woman in your life? Kto jest tą kobietą w twoim życiu? How are you related? Jak jesteście ze sobą powiązani? Jaką masz relację ze swoją narzeczoną? Do you take that fiancé to bed without the permission from God, from my father, from me? Czy bierzesz tą swoją narzeczoną do łóżka bez mojego pozwolenia, bez pozwolenia ojca? Are you angry with your husband? Czy jesteś zła na swojego męża? Your wife? A może na swoją żonę? Are the children angry with the father and mother? Czy dzieci są skłócone z ojcem i z matką? Drop that, because I want to fill you with an abundance of life. Odrzuć to, bo chcę cię napełnić życiem w obfitości. So let's clap for the Lord for what He's doing to you and me now. A więc zaklaszczmy Panu za to, co czyni tobie i mnie teraz. So, we're having a very wonderful journey. Odbywamy wspaniałą podróż. It's a conversation. We are here one day. God has given us this day and tomorrow. To jest rozmowa. Bóg dał nam jeden dzień. Jesteśmy tutaj razem. It's going to be a very important day in your life and mine. I to będzie, to jest bardzo ważny dzień w twoim i w moim życiu. What happened to you when you were a young girl, a young boy, and you went to school after leaving your father and mother? Co działo się z tobą, kiedy byłeś młodym chłopcem, młodą dziewczyną? Kiedy już odeszłeś z domu ojca i mamy? Were you crying? Czy płakałeś? Did you miss your dad and mom? Czy brakowało ci mamy i taty? What about the children you are meeting there in the school? A jak było z dziećmi, które spotykałeś w szkole? Are they strangers? Do you have fear? Czy czułeś się obco? Czy się bałeś? The Lord wants to heal those moments. Pan chce uzdrowić te chwile. Of separation from dad and mom. Oddzielenia od mamy i taty. And you come back home. I wracasz do domu. And daddy and mom have no time for you. A tatuś i mama nie mają czasu dla ciebie. They are tired. Są zmęczeni. Separation. Oddzielenie. Abandonment. Odrzucenie. We pray that the Lord will give you a healing. And embraces you. Modlę się, aby Bóg dał wam uzdrowienie, by wziął was w ramiona. With the father's love and mother's love there. Miłością ojcowską i miłością matczyną. Look at your father and mother looking into your face and they want to beat you. Or maybe they are talking angry at you. W twarz swojego ojca lub matki, który właśnie ma zamiar cię zbić i który czuje złość do ciebie. Fear. Lęk. Control over you. Kontrola nad tobą. As if they are hypnotizing you. Tak jakby cię hipnotyzowali. Look into my face. Popatrz w moją twarz. I will not give you this toy. Ja, popatrz na mnie, nie dam ci tej zabawki. Unless you behave well. Jeśli nie będziesz się dobrze zachowywać. Have you been doing things? Czy robiłeś jakieś rzeczy? That your father and mom may reward you.
po to, by mama i tata cię wynagradzali za nie. That is not a good relationship. To nie była dobra relacja. We ask the Lord to heal that moment. Będziemy prosić Pana, by uzdrowił ten moment. Did you go to work? Czy chodziłeś do pracy? And you sinned with your boss. I grzeszyłeś ze swoim przełożonym. Because you wanted him to reward you. Bo chciałaś, żeby twój przełożony ciebie wynagrodził. We pray that the Lord may heal that. Modlimy się, by Bóg to też uzdrowił. Did you commit a sin of incest so that your father, your mom may reward you? A może popełniłeś jakieś grzechy, nieczystości po to, żeby tata lub mama mógł cię wynagrodzić? We need the Lord to hear that. Musimy prosić Pana, by to też uzdrowił. Did you try to help your spiritual leader? A może próbowałeś skrzywdzić swojego duchowego przywódcy? By sinning with him so that you may help him. Może próbowałeś pomóc swojemu duchowemu przywódcy w ten sposób, że zgrzeszyłeś z nim. Chciałeś mu w taki sposób pomagać. And that sin has never been confessed. I może ten grzech tej pomocy nigdy nie został wyznany. You needed to please him and not to please God. Robiłeś to, by zadowolić Jego, a nie by zadowolić Boga. We need to be healed from that. Musimy być uzdrowieni od tego. We were living double life. Bo żyjemy podwójnym życiem. We thought we were doing a good thing for God. Myśleliśmy, że robiliśmy coś dobrego dla Boga. That was double life. A to było podwójne życie. We kept that as a secret. Trzymaliśmy to w tajemnicy. We didn't confess it. Nie wyznawaliśmy tego. God wants to hear us now. Pan chce uzdrowić nas teraz. And Jesus is saying, a Jezus mówi, if only you knew, gdybyś tylko wiedział, kim jestem teraz, tutaj rozmawiający z tobą, you would confess that sin, wyznałbyś ten grzech, and I would feed you, a ja wypełniłbym cię abundance of life, obfitością życia, rivers of life, rzeki życia, that will be well out of your life, będą wypływały z ciebie, z twojego życia, and be experienced by others. To życie będzie też doświadczane przez innych. So dear sister, dear brother, a więc droga siostro i bracie, nasz Bóg chce nas teraz wypełnić wielką miłością, której nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy. Whom do you call Jesus now? Kogo? Who is Jesus to you? Kim Jezus jest dla ciebie teraz? Look at the cross. Popatrz na krzyż. He's saying, I am not here to judge you. On mówi, nie jestem tutaj, by cię osądzać. To put you down. Aby cię poniżyć. To condemn you. Nie jestem tu, by cię potępić. Jestem tutaj, to save you. By cię zbawić. I am here to heal you. Jestem tutaj, by cię uzdrowić. So in Jesus' name. A więc w imię Jezusa. We command. Nakazujemy. The sicknesses. Aby choroby. All those sicknesses that have been incurable. Wszystkie te choroby, które są nieuleczalne. We take the authority. Przejmujemy władzę. In the name of Jesus. W imię Jezusa Chrystusa. Your sicknesses are broken now by mówimy, the blood of Jesus. Mówimy, ty chorobo jesteś złamana teraz krwią Jezusa. We break your power. Łamiemy twoją moc. So start receiving the healing power of the Lord. Zacznij przyjmować
uzdrowieńczą moc Pana. The loving power of the Lord. Moc miłości Pana. The forgiving love. Przebaczającą miłość. God tells us, Bóg mówi nam in John chapter 1 verse 12, Ewangelii Świętego Jana, rozdział 1, werset 12, że ci, którzy przyjmują Jezusa, he gave them the power, tym On daje moc, to be sons and daughters aby stali się córkami i synami Boga. In your heart, w sercu, mention the name Jesus. W swoim sercu wymień imię Jezus. Jesus. Jezus. Jesus. Jezus. So what does that mean? I co to znaczy? God saves. Bóg zbawia. So saves now. A więc On zbawia teraz. Jesus. Jezus. So he's saving now. He's, you know, he's saving you. He's On loving you now. Ciebie, zbawia ciebie, kocha ciebie teraz. Jesus. Jezus. He's loving you. He's delivering you. Kocha cię i uwalnia ciebie. He's embracing you. Obejmuje cię ramionami. With the love of the Father, because the name Blessed Virgin Mary. Ogarnia cię miłością Ojca. Błogosławiona dziewica Maryja. Was told, jej powiedziano, and she was a woman of faith, a była kobietą wiary, you will call your child, nazwiesz swoje dziecko, to this society, you will tell the society, powiesz społeczeństwu, you will tell humanity which has been suffering, powiesz ludzkości, która cierpi, which has been crying, która woła, because of sicknesses, ze względu na swoje choroby, i ubóstwo, because of dominion by other people, ze względu na to, że ktoś inny nimi włada, brokenness in the family, ze względu na podział w rodzinie, because of dominion by the law, human law, przez to, że włada prawo ludzkie, you will speak to my people, ale ty będziesz mówił do mojego ludu, you will console my people. Ty pocieszysz mój lud. By the Son I'm giving to you. Dzięki Synowi, którego Ci daję. You will call him Jesus. I nazwą Go Jezus. Nazwiesz Go Jezus. Which means, a to znaczy, God saves. Bóg zbawia. Jesus. Jezus. Jesus. Jezus. That means God saves you now. To znaczy, że Bóg zbawia teraz. He saves you now. On zbawia ciebie teraz. Let's tell the person next to door, I mean next to you, maybe the one you have not touched before, one behind you, say, Jesus. Odwróć się teraz do osoby, której wcześniej nie dotykałeś i powiedz, which means Jezus. God saves you now. To znaczy, Bóg zbawia cię teraz. Jezus. Jesus. Jezus. Let's continue. Jesus. Fajne powtarzając. Say it in faith. Jesus. Powiedz to z wiarą. Jezus. Jesus. Jezus. And let's keep quiet and receive that healing and that transformation. I teraz that love, ciszy, that peace, that joy. Przyjmujmy uzdrowienie, miłość, pokój i radość. Przyjmujmy w ciszy. Keep your hand on that person on the head. Trzymaj rękę na głowie tej drugiej osoby. And we close our eyes. Zamknij oczy. Why do we close our eyes? Kiedy zamkniesz oczy. So that our hearts tak, will meet the heart of God. Wtedy nasze serca dotkną serca Boga. And the heart of God is the outpouring of the Holy Spirit. A serce Boga da rozlanie Ducha Świętego. It's God's love. To jest Boża miłość. And we recognize so many people are being healed from chest pain,
Bardzo wiele osób teraz jest uzdrowionych z bólu w klatce piersiowej i z bólu w podbrzuszu. Ludzie czują się podniesieni na duchu. Ludzie chcą wołać z radości. There is a movement of peace in the heads of so many people being healed from the stresses they have had. Bardzo wiele osób doznaje uzdrowienia od stresu, w którym żyli, i przepływa przez nich wielki pokój. Many wounds are being healed. Wiele ran jest uzdrawianych. So many women are being released from infertility to fertility. Wiele kobiet zostaje uzdrowionych z bezpłodności i stają się płodne. The Lord is telling you will be a mother. I Pan mówi ci, będziesz matką. I have set you free. Uwolniłem cię. And he's saying to the men. I mówi mężczyznom. From now on I have set you free. Uwolniłem cię. You are a father of children. Jesteś ojcem dzieci. And the Lord is touching people who have difficulties in walking, and there is that touch in the legs. I Pan dotyka osób, które mają problemy z chodzeniem. Dotyka ich nóg. Some have swollen legs. Niektóre osoby mają spuchnięte nogi. And the Lord is giving you power to walk. A Pan daje ci moc, byś mógł chodzić. There is a young man, you have never experienced such an experience of joy and faith. The Lord has set you completely free. You feel jest tu młody człowiek, który nigdy nie doznał pełni miłości i radości. Pan ciebie uwalnia. You recognize a new touch in your life. Doznasz i rozpoznasz nowy dotyk w swoim życiu. There are people who have been having abdominal disorders. Są tu osoby, które mają jakieś choroby podbrzusza. You've been not having an appetite to eat and you find you want to eat now. Choroby brzucha, nie czuliście apetytu, nie chcieliście jeść. Teraz zaczniecie jeść. It is the Lord doing that. To Pan czyni. There is a young woman. Jest młoda kobieta. Even if I said that the Lord is giving you the gift to have a child. Kiedy mówiłem, Pan daje ci dar, że będziesz matką. It is 3 years since you got married. Od 3 lat jesteś małżonką. You are still worried. I martwisz się. You think you have been cursed. Myślisz, że jesteś przeklęta. And the Lord is telling it's over. A Pan mówi, skończyło się. Forgive the people whom you think they have cursed you. Przebacz tych ludzi, o których sądzisz, że cię przekleli. You are a mother. Jesteś matką. Your faith has saved you. Twoja wiara cię zbawiła. What you have prayed for, you have received it. To, o co się modliłaś, stało się, otrzymałaś. Even if you have not seen it. Nawet jeśli tego jeszcze nie zobaczyłaś. There are 7 women there. Jest tutaj 7 kobiet. You've been told that the child you have now, you are under pregnancy, and that the child you have now should be got out because there are some disorders in that child and in your womb. 7 kobiet, które noszą w sobie dziecko i powiedziano im, że to dziecko muszą usunąć, bo z tym dzieckiem jest coś nie tak.
that there are some swellings, that fibroids, which you might kill the child. Że w tobie są jakieś problemy wewnętrzne, które mogą to dziecko zabić. The sickness is over. Ta choroba się skończyła. Your child. Twoje dziecko. Is living and will live. Żyje i będzie żyło. Where are those women? Gdzie są te kobiety? Put up your hand, you are seven. Podnieście ręce, jest was siedem. Don't be shy. The Lord has set Nie wstydźcie się, Pan uwolnił wasze dziecko. Chwalimy Pana za to. Because of the fears we have, ze względu na lęki, które mamy w sobie, in our families, w naszych rodzinach, in our relationships with other people, w naszych relacjach z innymi ludźmi, we've been trying to control ourselves. Ze względu na to próbujemy kontrolować samych siebie. Because of the fears we have had in our offices. Ze względu na lęki, jakich doznajemy w naszych biurach, w pracy. Sometimes we try to show that we are good, whereas inside we still have a sin to confess. Czasami próbujemy udowodnić, że jesteśmy dobrzy, a tak naprawdę we wnętrzu mamy grzech, który należy wyznać. Especially our sexual sins. A w szczególności grzechy naszej seksualności. Some of us are afraid of confessing our sexual sins. Niektórzy boją się wyznawać grzech seksualności. Some of us are afraid to confess our sins. Niektórzy boją się wyznawać te grzechy. Because you think that that priest will not love me if I confess my sins. He will know who I am. Bo boimy się, że jeśli wyznamy nasze grzechy, to kapłan przestanie nas kochać, bo będzie wiedział, kim jestem. That is not the thing that has come now. You've been hiding that ever since you were a young boy, ever since to nie jest nowa rzecz. Tą rzecz ukrywałeś i nie wyznawałeś od czasu, kiedy byłeś młodym chłopcem i młodą dziewczyną. You are afraid of being rejected, of being abandoned. Boisz się odrzucenia i że zostaniesz porzucony. Or being an unwanted child. Albo że będziesz niechcianym dzieckiem. Today, dzisiaj the Lord wants you to confess that. Pan chce, żebyś to wyznał. It has been a struggle. To była walka. Some of us have the struggle. Niektórzy z nas toczą walkę. Because we find we've been coming from poor families. Ponieważ żyje w przekonaniu, że pochodzi z biednych rodzin. We think we are very poor. Myślimy o sobie, że jesteśmy bardzo biedni. We think we are very low. Że jesteśmy kimś małym. We are shy. Wstydzimy się. We don't want even the house we are staying in. Nawet wstydzimy się tego domu, w którym przebywamy. It brings us poverty. Bo wygląda biednie i my czujemy, że żyjemy w ubóstwie. We underrate ourselves every time we are talking with others. We have that inferiority complex because of our house. Nosimy w sobie kompleks niższości, ponieważ myślimy, że nasz dom jest biedny. Because of our car. Że ze względu na nasz samochód. Some of us we feel low because the wife has a higher salary than me. Niektórzy czują się mniejsi, ponieważ żona ma wyższe zarobki niż mąż. That's not from God. To nie jest od Boga. You are not lower than your wife, neither is your wife lower than you. Nie jesteś gorszy od swojej żony, ani twoja żona nie jest gorsza od ciebie. You are God's children living together. Jesteście dziećmi Bożymi żyjącymi razem. As a sacrament of God's presence. Jako sakrament obecności Bożej. Some of us have that separation because my dad, my mom died. Niektórzy czują się
oddzieleni, ponieważ umarł mu ojciec albo matka. And we recognize we are lonely. My husband died. I am alone at home. I niektórzy czują się samotni, bo umarł mąż albo umarła żona. I stay in the house alone. Jestem w domu sam. Nobody around loves me. Nikt wokół mnie nie kocha. Look at the cross. Spójrz na krzyż. There is someone who loves you. Tu jest ktoś, kto cię kocha. His name is Jesus. On nazywa się Jezus. Look at the cross. Spójrz na krzyż. There is someone in your house. Jest ktoś w twoim domu. You need to look at him with the eyes of faith. You are never alone. Musisz patrzeć na niego oczami wiary. Nigdy nie jesteś sam. Jesus Christ is present in the power of his spirit in your house, in your bed. Jezus Chrystus jest obecny w mocy swojego ducha w twoim domu, w twoim łóżku. And the people around. A ludzie naokoło. There is someone who loves you. Każdy ma kogoś, kto cię kocha. At least someone in your church. Ktoś w twoim kościele. Someone who greets you on the street and says, "Saint Boże." Ktoś, kto wita się z tobą na ulicy i mówi "Szczęść Boże." Someone who says, "Dzień dobry." Ktoś, kto mówi "Dzień dobry." So it's not true. A więc to nie jest prawda, że nikt cię nie kocha. So want to undo that and want to be healed from that ungodly statement. I chcemy z tego też być uzdrowieni. So such things give us when we deny what God is doing to us. Kiedy my zaprzeczamy temu, co Bóg nam czyni, that gives us a ground of occultism. To otwiera pole do okultyzmu. We begin to trust human beings. Zaczynamy ufać istotom ludzkim. We begin not to esteem others because we don't know that God is there acting with them. Przestajemy czuć szacunek do innych, bo nie wiemy, że Bóg jest z nimi i działa w nich. We feel abandoned, we feel we are no longer strong and expensive human beings. Czujemy się odrzuceni. Przestajemy czuć się drogocennymi istotami ludzkimi. Receive an outpouring of God's love. Przyjmij rozlanie się Bożej miłości. Look at your room. Spójrz na swój pokój. Do you have bad dreams? Czy masz złe sny? Those dreams that threatened you. Te sny, które cię przerażały. They bring about a negative presence. Przynosiły jakąś negatywną obecność. Fear. Lęk. Threats of life. Zagrożenie życia. But God is revealing to you through those dreams. Ale przez te sny Bóg ci objawił, that is taking care of the evil voice. Że on się zajmie tymi złymi głosami. What is the evil voice? Co to jest za zły głos? I am a bad person. Ten głos mówi, ja jestem złym człowiekiem. I am a bad girl. Jestem złą dziewczyną. Nobody wants to be with me. Nikt nie chce ze mną być. Someone wants to kill me. Ktoś chce mnie zabić. My husband does not love me. Mój mąż mnie nie kocha. My wife does not love me. Moja żona mnie nie kocha. My parents abandoned me. Moi rodzice mnie porzucili. I committed a very terrible sin and I cannot be forgiven. I am bad. Popełniłem straszny grzech i ten grzech nie może mi być odpuszczony. Jestem zły. Look at the cross of Jesus. Spójrz na krzyż Jezusa. God is saying, Bóg mówi, repent. Nawróć się. I have come.
Ja przyszedłem. That you may have an abundance of life. I want to forgive you. Abyś miał życie w obfitości. Ja chcę ci wybaczyć. So now you say, I am not a bad boy. A więc teraz mówisz, nie jestem złym chłopcem. Jesus has forgiven me. Jezus mi przebaczył. I am not a bad girl. Nie jestem złą dziewczyną. I am restored. Jestem odbudowana. It's not true. To nieprawda. That nobody wants to help me. Że nikt nie chce mi pomóc. Jesus is here. Jezus jest tutaj. He can. On może. He is helping me. On może i on pomaga mi. God saves. Bóg zbawia. Amen. Amen. Let's put our hand up and finish this session. Zakończymy tą konferencję. Of looking at our lives. Patrząc na nasze życie. And inviting Jesus Christ. Na całe życie i zapraszając do Niego Jezusa Chrystusa. While you're looking at the cross. Patrząc na krzyż. Receiving God's love. Przyjmując Bożą miłość. By repenting of our sins. Wyznając swoje grzechy. And when we repent of our sins. A kiedy wyznamy nasze grzechy. We are allowing God to love us. Wtedy pozwalamy Bogu, by nas kochał. And to heal us. I by nas uzdrawiał. And Jesus says. A Jezus mówi, if you want to be loved by God, jeśli chcesz być ukochany przez Boga, take a step. Zrób krok. Take a decision. Podejmij decyzję. It is difficult to take that decision. Trudno jest tą decyzję podjąć, to forgive. Aby przebaczyć. But at least mention it. Ale przynajmniej wspomnij to. I am ready, Lord. Jestem gotowy, Panie. Give me the grace. Daj mi łaskę, to forgive the person that has hurt me. Abym przebaczył osobie, która mnie skrzywdziła. Please take that decision. Proszę, podejmij tą decyzję. I want to forgive. Chcę przebaczyć. I am taking this decision. Podejmuję tą decyzję. Even if in my heart I find I have not forgiven, but I've taken a decision. Nawet jeśli w sercu do końca nie wybaczyłem, podejmuję tą decyzję, chcę przebaczyć. Lord, give me that grace to forgive. Panie, daj mi łaskę przebaczenia. I want to forgive myself. Chcę przebaczyć sobie. And others. I innym. So today, dear sister, dear brother. A więc dzisiaj, droga siostro, drogi bracie. God the Father. Bóg Ojciec. Wants to embrace you with an outpouring of love. Chcę wziąć cię w ramiona przez wylanie swojej miłości, miłości uzdrawiającej. And as I speak, I see people who have been having pain in the knees being healed now. I teraz, kiedy mówię, widzę ludzi, którzy mieli ból w kolanach. Ci ludzie zostają uzdrowieni. You can wake up and jump up because the knees Możesz are okay. Wstać i skakać, bo twoje kolana są zdrowe. The knees are healed. Kolana są uzdrowione. So, what we have asked from the Lord? I teraz to, co prosiliśmy od Pana, wierzę. He's doing it now. On to czyni teraz. Some have not seen it. Niektórzy tego jeszcze nie Some widzieli. As you go for your break. Niektórzy z was, jak wyjdą teraz na przerwę, you will experience a new life. Doświadczycie nowego życia. Keep your hand up. Trzymaj ręce w górze. Father God, Boże Ojcze, we pray in the name of Jesus. Modlimy się w imię Jezusa. The Lord. Pana. That we may experience. Abyśmy mogli doświadczyć. Your Father's love, your love, your Father's love. Twojej miłości ojcowskiej. And today, dear Father. I dzisiaj, drogi Ojcze. My Father in heaven. Mój Ojcze w niebie. I want to be filled with the love that I have missed from all my relatives. Chcę być napełniony tą miłością, której brakowało mi od wszystkich moich krewnych. Those who are alive and those who are dead. Miłością tych, którzy żyją i którzy umarli. That I may give that love to other people.
abym mógł tą miłość dawać innym ludziom. So keep your hand up and keep quiet for a minute and then we'll finish this session. Trzymajcie ręce w górze, przez chwilę trwajcie w milczeniu, a potem zakończymy. And it's amazing, I see in this experience people are healing from cancer. I to jest niesamowite, ale widzę, że w tym doświadczeniu ludzie są uzdrawiani z raka. Especially in the lungs and in the breast. Szczególnie z raka płuc i z raka piersi. And a man being healed from leukemia. I mężczyzna jest uzdrawiany z białaczki. And people have been vomiting, being healed from that nausea. I ludzie, którzy cierpieli na wymioty, są uzdrawiani. And many people are forgiving and healing. I wielu ludzi doznaje teraz przebaczenia i zaczyna przebaczać i to jest uzdrowienie. And people are being healed from asthma. I ludzie są uzdrawiani z astmy. And some three wonderful grown-up women of an age of 70 are being healed from their problems of their eyes because of diabetes. I trzy wspaniałe kobiety, które mają powyżej 70 lat, które z powodu cukrzycy miały problemy z oczami, są uzdrawiane. Just to name a few, just to let you know that there is something here very great taking place in our lives. To są tylko nieliczne, które wymieniam, uzdrowienia, które dokonują się teraz w naszym życiu. There is a man forgiving a wife. Jest mąż, który wybacza swojej żonie. For 5 years you have kept that anger. Przez 5 lat nosiłeś w sobie tą złość. And you're looking at your wife in a new way. I patrzysz na swoją żonę w nowy sposób. And your son. I syn. I na syna. We thank you, Jesus, and we dziękujemy praise you, Ci, Jezu, wielbimy i wychwalamy Ciebie. Thank you for embracing us with God the Father's love. Dziękuję Ci za to, że nas obejmujesz miłością Ojca. Thank you for being our Savior. Dziękuję, że jesteś naszym Zbawicielem. We surrender our entire being to you. Poddajemy Ci się całkowicie. Do with us. Rób z nami. What you want to do today. To, co chcesz dzisiaj uczynić. You are Lord. Jesteś Panem. And you live forever and ever. I żyjesz na wieki wieków. Amen. Amen.